Sympatyku piłki nożnej na stadionie miejskim w Głowie. Proszę Państwa, 3 tygodnie od meczu z Browarem Witnica, wygranym, jak wszyscy wiedzą, 3-0, trwa dobra pasa drużyny Vitrosilicon Intra Iłowa. Otóż tydzień później Vitrosilicon Intra wygrywa w Strzelcach Krajeńskich 4-3. Bramki strzelają po dwie Marcin Świrnik i Marcin Bednarczyk. Po czym w środę 12 września w meczu o Puchar Polski Szczebla Okręgowego pokonali Sienia Wieżarskiej tamtejszą Deltę 3-1. Bramki strzelają Marcin Świrlik, Adam Kisowski i Marcin Bednarczyk. Oraz kolejna wygrana w Nowej Soli w ubiegłą sobotę 3-1. Bramki strzelają Marcin Świrlik, jedna. To nasza tu aktualności, więcej w sobie meczu, a oto skład. Drużyna gości, Błękitni Równo, zagrają dzisiaj w strojach zielonych w następującym składzie. Numerem pierwszym Bogusz Talarczyk. Czwórką kapitan drużyny Marek Chlorczuk. Trójką Krzysztof Szulkowski, trójką Mateusz Dura, z 11 Wojciech Spiliszewski, z 14 Jakub Pisaga, z 9 Bartosz Lorbski, z 18 Marek Głowaczewski, z 20 Daniel Spartak, z 8 Michał Murek i z 10 Damian Bąkowski. Zawodnicy rezerwowi z numerem 12 Michał Siniecki, 13 Krzysztof Kim, 17 Jacek Wieczorek, jest pan Krzysztof Woźnicki, kierownikiem drużyny pan Zdzisław Kimuszewski. Kolejna drużyna Vitrosilicon Intra występuje się w strojach niebieskich w następującym składzie. Numerem 12 Łukasz Szczepotura. 9 kapitan drużyny Marcin Świrlik, 5 Dawid Cania, 19 Marcin Bednarczyk, 4 Mariusz Wysoczan, 20 Rafał Szatkowski, numerem 14 Adam Kisowski, 10 Maciej Kocioła, 10 Krzysztof Luta, numerem 18 Wojciech, numerem 2 i Paluchowicz. Zawodnicy rezerwowi z numerem 21 Adrian Kortnowski, z 11 Piotr Okuniewicz, z numerem 15 Michał Ratowski, z numerem 16 Konrad Mazur, z numerem 22 Arkadiusz Krawczyk, z trójką Piotr Zawiński i z numerem 17 Mateusz Kuczewski. Trenerem drużyny Vitrosilicon Intra Iłowa jest pan Artur Sobczyk, kierownikiem drużyny pan Janusz Radomirski. Proszę Państwa, dzisiejszy mecz poprowadzi dwójka sędziowa reprezentująca kolegium sędziów w Górze. Jako sędzia główny pan Krzysztof Brona, sędzia asystent numerem pierwszym pan Grzegorz Tudej i sędzia asystent numerem drugim Piotr Irski. Proszę Państwa, jak zwykle życzę Państwu wielu sportowych wrażeń. Oczekuję sportowego i kulturalnego dopingu obydwu drużyn i niechaj wygra lepszy.
Pozdrawiam tutaj Szymon i posiądzę w różnym spotkaniu pan Krzysztof Grona. Zatęgły pierwszą połowę meczu mistrzostwa Czapy i Kuby Lubuskiej. Pomiędzy Litwinkanem na Prawo Kiewa i Włoskim Równo. Doktor i Wola Wodzera.